I to jest to. Renegade z włazem wychylający się dostał ode mnie. Mi praktycznie, jeżeli by się wychylił, nie mógłby nic zrobić. Złapałem AMX-a 50-100 i to jest kolejny darmowy strzał z tej miejscówki. Patryc się odwrócił bokiem, on strzelił gdzieś, a ja niestety nie przybiłem. On się odbił. No i niestety TS zaczyna pracować. Ja jestem fanem wypuszczania tego typu premek, że dostajesz coś, ale tracisz na czymś tak zauważalnie, że serio w takim na przykład starciu 1 na 1 te 3-2 będzie wypadać najczęściej lepiej. Siemanko i zawitajcie. Dzisiaj jak widzicie bitwy na żywo T8-32. Ostatnio był odcinek z Renegade'a i taki nie byłem pewny co do tego, czy wam go polecę czy nie, bo miałem też gorsze momenty. Natomiast T8-32 to jest czołg, który ja zapamiętałem bardzo fajnie, bardzo dobrze i uważam, że jest to dobra premka. Nie najlepsza, nie super, ale jest naprawdę solidna i fajna. Mi przynajmniej oczywiście sprawiało sporo przyjemności granie T8-32, ponieważ na większości pozycji możemy sobie normalnie zagrać tak czołgiem ciężkim. No, w sumie jak ktoś grał T3-2, to oczywiście wie o co chodzi. Praktycznie wieża nie do ruszenia dla 8-9 tiarów z małym włazem. No i mam nadzieję, że zaprezentuję w tym odcinku pełny potencjał. Jest ona dostępna od 130 zł w sklepie na stronie. Jak na czołg ciężki i na całkiem dobrą premkę, wydaje mi się, że ta cena nie jest jakoś specjalnie wygórowana, więc oferta nie jest zła, ale warto wspomnieć, że mogliśmy ją zdobyć na początku tego roku w maratonie za cenę bodajże 3 albo 3,5 tysiąca golda. Można było sobie tą premkę sprawić. Przez długi czas nie była ona dostępna i teraz pojawił się moment na to, żebym odpowiedział na podstawowe wasze pytanie, czy warto. Oczywiście zbliża się też taki czas już powoli świąteczny, gdzie jeszcze przed nami raczej spodziewałbym się paczek z Waffentragerem. No bo co roku już mamy ten specjalny event i został on zapowiedziany przy puszce bitewnej. Oczywiście no nie wyobrażam sobie świąt bez paczek i nowych czołgów premium w paczkach. Więc to też radzę, abyście mieli na uwadze, jeżeli podejmujecie decyzję do tego, czy zakupić T8-32 czy nie. Wracając, lubicie T3-2, to tutaj macie działo, które jest przyjemniejsze, celniejsze. Natomiast dłużej ładujecie, 9 sekund. Mi to nie sprawiało jakichś wielkich problemów, te uszkodzenia na minutę i tak były zadowalające i potrafiłem robić w nim bardzo dobre bitwy. Zresztą mam nawet sporo nagrań z tego, jak wbijałem 3 odznaki biegłości i kiedyś, jeżeli uprę się na to, to wrzucę jakiś fajniejszy odcinek z kompilacji zbijania tych biegłości, bo tam były naprawdę wyborne bitwy. Ale teraz wracam do tego odcinka, żeby na bieżąco wam powiedzieć co i jak. Pierwszy strzał w tego, też w sumie kolejny strzał 53 TP z gąską, jeszcze siad za 350. Tu średnie uszkodzenia to 320. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to wzmocnienie, dosyłacz, turbosprężarkę, żeby poprawić mobilność i jak najbardziej to 832 dobrze sobie radziła. Można pokombinować z wentylacją, ale jak dla mnie ten zestaw jest optymalny. Szkoda, że nie dało się zgąskować to T832, ale i tak darmowe uszkodzenie to jest zawsze coś, co lubimy. I z piąty jest tu w środku. On teoretycznie się nie patrzy. On strzelił. Ja bym próbował wejść z nim pojedynek. Na przykład strzelam go w dolną płytę. Niestety zebrałem od T832. Ja bardzo chciałbym się z nim skleić, tak żeby utrudnić mu przebicie. I zobaczcie, że on teraz nawet panikuje. Strzelił do tego ISA-3A, ale tu ST1 mnie strzeliło. Bardzo niefajnie, że ST1 się tu odwraca. No i szczerze, ja chciałbym się schować za wrak. W taki sposób, żeby pokazywać tą wieżę. No i teraz ST1 będzie mieć problemy. T832 również dostało gąskę. No i to jest coś, czego zawsze musimy szukać, czyli właśnie jakiejś takiej przestrzeni, żeby pokazywać głównie wieżę. I to nadaje naszemu pojazdowi ogromną ilość pancerza, no bo kadłub jest dosyć łatwy do przebicia, dolna płyta tym bardziej. No natomiast wieża jest przez wiele czołgów nie do ruszenia. ST1 przeładowało i czekam, aż on strzeli. Okej, on strzelił. Próbuję się wychylić. Złapałem jeszcze tą dolną płytę. Pięknie. Tu penetracji mamy 218. Jak dla mnie było wystarczająco. Na złocie 252, więc ta różnica jakaś ogromna nie jest. Nie jestem... Okej, ST1 teraz strzeliło. Ja znowu przebiłem, ale to lata. Nawet ja przeładuję szybciej niż on. I udało się przebić. Zastanawiałem się, czy nie załadować złoto, bo to było to pod pewnym kątem. Szarfotur sobie żyje, nie wiem co z UDS-em. Jest bokiem. I cyk, jeszcze to wyszło 4000 na powitanie.
I z możliwością jeszcze na oddanie jakiegoś strzału, czy nie? Bo to jest pytanie, czy w szara zdążę? Chyba jednak będzie to bardzo trudne. Skoda tam raz nie trafiła, może szar będzie tu przejeżdżać pod celownik, ale chyba nie. Też Patton nie trafił, Skoda ładuje, ale nie, nie dla mnie. Pierwsza bitwa, oznaka pierwszej klasy, 4000 uszkodzeń, jak do 8, to jest bardzo dobry wynik. Raport szczegółowy, mamy tu 58 tysięcy, 40 bez tej misji. No i fajny profit tutaj wypadł. A wracając do ofert, no to mamy ją do 7 września. To jest ta pierwsza bazowa oferta za 134 zł, o której wam mówiłem podczas odcinka, ale mamy jeszcze jedną ofertę i zazwyczaj na nie nie zwracam uwagi, no bo nie są one jakoś specjalnie opłacalne, dobierają jakieś bonusy, które możemy zdobyć. No i tu w zestawie za 205 zł mamy 10 rezerw, 50% do kredytów. No i to jest takie, okej, te rezerwy się przydają, ale te rezerwy można gdzieś zawsze pozdobywać, czy za żetony, czy coś. Ale chciałbym podkreślić, że w trzecim zestawie za 316 zł mamy 20 rezerw, plus 100% do kredytów, które są bardzo, bardzo, bardzo rzadkie. One nie są na co dzień tak do kupienia i te rezerwy, uwierzcie mi, to jest ogromny game changer. 20 to też nie jest jakaś mała ilość, dodatkowo 8000 golda, 3 miliony kredytów i 35 misji razy 5 PD. Nie chciałbym w tym filmie jakoś bardzo was nakręcić i zachęcić, ale jak sobie tak o tym chłodno myślę, no to wyobraźcie sobie, że zamiast 58 tysięcy ja dostałbym w tej bitwie 116 427. Wyobraźcie sobie, że odpaliłbym rezerwę klanową i jeszcze możliwe, że jak co roku będziemy mieli bonus 50% do kredytów podczas świąt. Kumulując te wszystkie rezerwy plus ta rezerwa 100%, a nie 50%, będziemy mogli zarabiać naprawdę przeogromne sumy kredytów. Nadal jest to ponad 300 zł, no ale tam jest trochę tego golda, jest ta premka, jakieś kredyty, ale te rezerwy to jest coś raczej nie wartego wydawania dodatkowych 200 zł, ale nie ukrywam, że jak na to spojrzałem, to miałem takie w głowie myśli, że to może się bardzo przydać. Powstrzymałem się, staram się tu nic nie wydawać swoich pieniędzy na prezenty dla mnie, tylko bardziej na jakieś konkursy, prezenty dla was, ale jest to ciekawe i tak tylko podkreślam i będę zwracać uwagę na to, czy kiedyś te rezerwy na plus 100% do kredytów będą dostępne w jakichś mniejszych pakietach albo za mniejszą cenę. A my lecimy z kolejną bitwą. Mapa to tundra. Lubię jeździć na lewo, tylko jest zasadniczy problem. Nie wiadomo, czy po lewej stronie będą uszkodzenia do zadania. Bardzo często przeciwnik robi taki okop, że jeden czołg stoi na C2, jakiś niszczyciel na A3 i my nie jesteśmy wtedy taką wolną T-832 przejechać i zadać jakieś sensowne uszkodzenia. Stąd poniekąd jestem zmuszony do tego, żeby zagrać po prawej stronie. Mamy tu Renegade'a. I to jest to. Renegade z włazem wychylający się dostał ode mnie, dostał od Skody. Mi praktycznie, jeżeli by się wychylił, nie mógłby nic zrobić. A ja mogę sobie spokojnie grać na wieżę. To jest coś, co ja kocham robić w World of Tanks. A nienawidzę wielkich garów, takich jakich ma Renegade. Sami zresztą wiecie dokładnie, do czego nawiązuję. Tą T-832 mogę czuć się bezpieczny. Nawet tutaj na losowanie, jakby było te dziewiąte tiery i dziewiątki by się na mnie wychylały, no to uwierzcie mi, żeby to dobrze też funkcjonowało. To nie jest tak jak na przykład z wieżą Patriota. Obok wieży możemy łatwo się wbić. Tutaj naprawdę trzeba mieć bardzo wysoką tą penetrację, żeby łatwo przebijać wieżę T-832. I co najlepsze, ja uważam, że ta premka jest dosyć fajnie zbalansowana, no bo porównując do drzewkowego odpowiednika, mamy tę T-32, która no, ma identyczną wieżę, ale za to szybciej ładuje, natomiast ma mniej przyjemne to działo, w sensie gorszą tą celność, stabilizację i w ogóle. Dlatego też tak podsumowując, ja jestem fanem wypuszczania tego typu premek, że dostajesz coś, ale tracisz na czymś tak zauważalnie, że serio w takim na przykład starciu 1 na 1 te 3-2 będzie wypadać najczęściej lepiej na dłuższą metę, na przykład w jakichś takich bitwach, gdzie może coś posnapić, to T-832 może zaskoczyć. Ale ogólnie tak myśląc, no to większym fanem byłbym T-32, natomiast jak gra się T-832, to jest naprawdę czysta przyjemność. Wjechałem na górkę, pobijaliśmy te wszystkie czołgi. Teraz mamy kluczową pozycję, przeciwnik w ogóle jest poza pozycjami, że tak to ujmę, bo nie spodziewał się tego, że my tak dosyć łatwo i stanowczo odbijemy górkę i teraz łapiemy te wszystkie czołgi gdzieś od boku. Kolejny strzał wchodzi. No i jedynie co, to szkoda, że ta bitwa tak szybko się posypała, no bo ja miałbym tu potencjał na zadanie zdecydowanie większej ilości uszkodzeń. 2200 na liczniku. O, tu łapię RHM-a, może z HEK-a. I cyk, niestety, ale w gąskę to poleciało. HWK, ja mam spota, ale chyba muszę zjechać. Mam nadzieję, że się nie rozbije. Wow, 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 wow. Na
nadal full HP. No i to by było w sumie na tyle. A jeszcze jeden strzał na ślepo. Czyli mamy 2400 uszkodzeń, medal wsparcie. Króciutka bitwa, zarobkowo 114 tysięcy po odjęciu kosztów i lecimy dalej. No to teraz mamy matchmaking na 10 poziomy. Analiza krótka, co robią czołgi po lewej i po prawej stronie. Bazchat będzie grać prawdopodobnie pasywnie. A po lewej nie widzę czołgu, który wjechałby na przykład w te krzaki i zaświecił ewentualnie wjeżdżające, tak skracające medy. Dlatego od razu pojadę, może coś wysnajpię w tego bulldoga. Też ja dostałem spota dokładnie z tych krzaków tutaj, tam ktoś stoi. I to jest raczej light, a jak nie ma drugiego lighta, no to, nie wiem, budget AP albo coś takiego. Nie ma bulldoga, to fajnie, tylko pytanie, jak to rozegra nasz budget? Czy on będzie podjeżdżać do nią krzaków? Ja zostałem wykryty, nie wiem, czy jakiś med tu nie przejechał. Bo raczej to czołg ciężki mnie nie zaświecił, ale tu ładnie się wbiłem. Ta pozycja też jest ok, ale jest minus, bo artyleria będzie mieć na mnie przestrzał. I widzimy ewidentnie, że ktoś tam strzela. A nasz Batcha 12T, zamiast wykorzystać fakt, że nie ma żadnego innego lighta, no to mógłby sobie rozgrywać tę stronę i tu fajnie z nami współpracować. Nie ukrywam też, po to przejechałem. Jest Renegade, który dostał. Niestety, ale tu nie wbije się. Ale weszło we włas. Pięknie coś te pestki latają. Jest niesamowite. Emil stoi w krzaku. Ciekawe. Ja stojąc tutaj też mogę zaświecić jakieś czołgi, które pojadą głębiej. Aż tak jeszcze źle się tu nie czuję, żeby uciekać. Widzimy ewidentnie, że te czołgi ciężkie się cofnęły. Jedzie Leopard. Okej, Leopard może mi coś pokazać. Fajnie, że czołgi ciężkie nie mają na mnie bicia. No i mamy KPZ-a. KPZ niestety, ale rykoszet. Kurczę, to mogło wejść, ale może jeszcze coś się uda strzelić w niego. KPZ schowany. Emil jest wykryty. Tu jest ta BZ-ka, trzeba odwrócić wieżę, ale jest i Batchat AP. Batchat AP na otwartej przestrzeni. Skupiałem na maksa, żeby oddać pewny strzał i sami widzieliście, że nie trafiłem. Wielka szkoda. Spróbuję wychylić się tak od górki. Czasami mogę przez to, że jestem wyżej, tylko jest zaświecić, ale akurat takiego przypadku tutaj nie ma. Mamy mnóstwo czołgów na środku i jestem ciekawy, jak to wykorzystamy. Czy będzie ta agresywna gra 7-5, dojeżdża kolejne. No dobra, ja też chyba powoli mogę sobie pozwolić na taki dojazd. Ten obieg 7-7 ginie. W mieście już mamy gigantyczną przewagę. I ja tu chciałbym coś posnajpić tego KPZ-a na przykład. Teraz będzie bokiem. Jeju, tak trafiałem, tak zachwalałem ten pojazd i błyskawicznie zaczynam nic nie trafiać. Tylko tego KPZ-a teraz nikt mi nie pokaże. Obieg 140 ucieka. Dobra, ja korzystałem z podjeżdżam. Ta Skoda tu będzie wychylać się. O, jest KPZ. On tutaj odbije, czy będzie wracać? Ucieka. Critical hit, no tak. Schowam się, żeby nie zbierać od Skody. Cały czas kisimy, trzymamy nasze punkty wytrzymałości. No bo potem w końcówce mogą się przydać przy jakimś wyjeździe. Lepiej tego nie zbierać za darmo. I teraz dobijam Skodę. Tak jest. No i co z pozostałymi czołgami? One się mogły zabunkrować gdzieś tam. Nie ukrywam, dobrze by było, gdyby ten Batchat pojechał linią krzaków i to wszystko sprawdził, ale dobra, zobaczymy, czy kogoś tu nie ma. Nie ma. Nie wiem, czy Skorpion będzie z prawej. Dobra, spróbuję. Spróbuję, ale nie gwarantuję, że to będzie najlepsze zagranie w moim życiu. No i zebrałem od KPZ-a, jest obieg 140, dużo się pojawiło, ale nic nie wpadło. Okej, Skorpion po spocie, dobrze, o to mi chodziło. Tu zasięg widzenia jest całkiem okej, bo to jest amerykański czołg. Też nawet grając agresywnie na wieży możemy sporo pospotować. Ta 140, no to jest dosyć poważny problem. Załaduje złoto, tak żeby mieć 100% szansę, że przebije. On jest się w gąskę. Zdążył jeszcze przeładować, ale udało się go dobić, więc fajnie. Batchat AP. Teraz, no muszę to trafić, no mam nadzieję, że tu nic się nie odwali. No i weszło 366, chociaż tyle. A ktoś w ogóle tutaj ma szafę? Ciekawe. Aj, nie zdążyłem. Mało brakowało, żeby trafić wartę. No i Batchata też nie. Staje MX-50B plus Progetto, no i artyleria, która jest poza moim, powiedzmy, zasięgiem. W sensie, no niewidoczna, już jej w sumie nie ma. Jest i Progetto, jest Progetto bokiem. No i co? Kto wchodzi? Odległość 500 metrów, ale MX-50B też jest kuszącą opcją. Czy to trafię? Tak jest, trafiłem. 309. Super. Jeszcze może jeden strzał w Progetto? Niestety nie. No i co z tym MX-em? On pokazuje wieżę. No i to wchodzi. Rewelacja. I to chyba na tyle. Ale wceluję się jeszcze w to miejsce, bo może tak będzie przejeżdżać. No,
Już AMX przejechał w ogóle, ale już go nie ma. Dosyć przeciętna bitwa, ale jeżeli chodzi o łączone uszkodzenia, no to mamy prawie 5000, dwa po spocie, 2700 czystego damage'a. Pierwszy exp i dobry wynik pod względem kredytów. Tam chyba były dwa strzały z golda, dlatego trochę mniej tu wypada zarobku. Lecimy dalej. Teraz pora na pilzno, losowanie na ósemki. Oczywiście pojadę na lewo, ale miałem taki spawn, że najprawdopodobniej uda mi się oddać jakiś strzał z uszkodzeniami w czołgi przejeżdżające tutaj. Na to liczę i zobaczymy, czy się przeliczę, czy nie. Jest i z M bokiem. 318 za darmo. Brałbym w ciemno. Jeszcze może wolniejszy czołg typu KW-4 może tu przejeżdżać, zobaczymy. A ja nie muszę być od razu na pozycji w tym mieście, mogę sobie dojechać ze spokojnie. Nie widzę raczej takiej super agresywnej gry i od razu wjazdu na te nasze pozycje. Ze spokojem będę mógł tu dojechać. Pytanie co robi Alpine Tiger, bo na ten moment ja go nie widzę. KW-4 raczej pojechało gdzieś dookoła, ale złapałem AMX-a 50-100 i to jest kolejny darmowy strzał z tej miejscówki. No i zobaczcie, co robi ten AMX-50-100. Kolejny strzał wchodzi. Kolega trochę nie ogarnia grania tymi magazynkami. Jestem dosyć dobrze schowany. I cyk, kolejny strzał wchodzi. On mnie strzela za zero. Ja mogę jak najbardziej iść w tą wymianę. Liczę na to, że jeszcze raz się uda. Tak jest, 278. Nie chciałbym być tym AMX-50-100, ale z drugiej strony to, co on robi, najmądrzejsze nie jest. Powiedzmy sobie szczerze. Teraz sprawdzamy, czy Alpine Tiger nie jest przyszykowany na nas. I tu go nie widzę. Tamta brama jest rozwalona. Czy Charioter teraz się nie wychylił? O, to jest pytanie. Zobaczymy, czy ten Alpine Tiger tam sobie nie stoi. I raczej, jeżeli tu go nie widzę, to on tam nie powinien już być. Jest tutaj. No dobra, ja zawracam. W sumie, tak patrząc na to wszystko, my stoimy bardzo dobrze po prawej stronie. Już mamy typa 5-9 tam, który podjechał LCK na środku. Oni mogą mieć niszczyciele, które oczywiście tu będą sobie grać, więc oddam kilka strzałów na ślepo. Ale w głowie mam takie zagranie, że ja będę tym moim T-832 przejeżdżać sobie na przykład tą linią, linią torów, domykać przeciwnika, bo liczę na to, że my szybko wygramy po prawej stronie. Natomiast wraz z tym, że typ 59 wrócił do garażu, ale w sumie Skorpion padł, to dużo zależy od tego, czy my będziemy w stanie przepchnąć tę flankę, czy nie. Jest tam Buras na spocie, jeżeli Buras padnie, to widzę potencjał, jeżeli nie, no to będę musiał jechać do miasta. Ja sam zostałem wykryty przez LCK najprawdopodobniej, który ucieka, albo gdzieś tu się z góry wychylił. Ciekawe, czy ktoś spróbuje mi strzelić? Okej, tu jest LCK. Dobra, te czołgi ciężkie podjechały, chyba Charioter z HEK-a strzelił. Progetto tu podjechało. Zobaczymy tego Chariotera. Na razie go nie widzę. A co z Alpine Tigerem? Też tu go nigdzie nie widzę. Alpine Tiger tu podjeżdża. No zobaczcie, jak go złapałem. On jest 3-0. Korzystam ze stawu, bo chciałbym jak najszybciej mu oddać. Muszę uważać Chariotera z lewej. Alpine Tiger jest bez pozycji. Nie jest wcelowany. Jego sobie przybijam z lewej. Muszę uważać też na Progetto, które wjechało tam do środka. I znowu Alpine Tiger strzelił. W międzyczasie te czołgi w mieście niestety nam padają, ale ja tu mam kolejną fajną wymianę, z której grzech by było nie skorzystać. Bok Ferdinanda też to wchodzi. Jest to Progetto. Niestety błąd popełniłem, że podjechałem. Teraz Ferdynand uciekł sobie z tamtych pozycji. To może sugerować, że oni już nikogo tutaj na tej półeczce nie mają. Zaraz LCK mi to sprawdzi. Coraz bardziej się ustawiam pod to, żeby dostawać stąd, a raczej nie powinienem stamtąd dostać, i ustawiać się lepiej wobec tych czołgów z miasta. I w sumie chyba to jest dobry moment, żeby zacząć pracować na tych torach. Niestety jestem bardzo spóźniony. W mojej głowie liczyłem na to, że my szybciej przepchniemy sobie tamtą flankę. I tu raz pudło w Ferdynanda. Dostałem spota. Może być LCK na jakimś pasywie, bo Ferdek, chociaż mógł mnie Ferdek zaświecić, jakby nie patrzeć. Załaduję złoto, bo to będzie dolna płyta KW-4. Niestety za nisko. KW-4 będzie strzelać w Arkhema, to wyszło. On ma rozwaloną gąskę. Nie będę poprawiać, bo to jest KW-4 mimo wszystko. I to może śmiało wejść za zero. Znowu tu staram się schować dolną płytę, pokazać wieżę. KW-4 jest wycofana. Tu nikogo nie... O, chciałem powiedzieć, że nikogo nie widzimy, ale ktoś tam jest. Progetto z dystansu strzela. Ferdek się wychyli. Żeby się tutaj wychylał nam pod celownik ładnie. Niestety, ale w gruz. Progetto znowu strzeliło. Ciekawi mnie to Progetto, jak stoi. Musi stać w tej linii, jakby nie patrzeć. Ale to nie weszło. Okej, chciałem powiedzieć, że przejadę przez środek. No i przejeżdżam w sumie przez środek.
bo trzeba pracować na tym Ferdynandzie, zanim mi tutaj inni sojusznicy go wydoją. Okej, już Ferdka nie ma, więc jedziemy dalej, głębiej. Charioter mógł się cofnąć na przykład na linię A1, A2 na te kwadraty. Tu grać Charioter. Może grać Charioter. Tego bardziej odbijam na środek, nie chce się tam wychylać. IS 6 dostał. On będzie teraz bokiem. Ja teraz wjechałem w jakiś gruz. 54 metry, więc on mnie nie widzi nadal. 50 metrów. Ale jest KW4. No dobra, musimy teraz znowu tu cyk kontowanie. Szukamy na przykład dolnej płyty. Niestety, ale KW4 podjechało. Ale zobaczcie, że tutaj balansując... Odbiłem ten strzał. Dobra, muszę dobić KW4. Że to raz pakowało ten pocisk. Na ISA 6. Czasami ten gold może się przydać. Akurat tu weszło za 0. Trochę chyba za wcześnie strzeliłem. Ale ważne jest to, że odbiłem ten strzał. Ajajaj. ISA 6 dosyć szybko ładuje, ale mi udało się szybciej przeładować, no bo szybciej strzeliłem. Teraz pytanie, czy ISA 6 się wbije? Wbił się. Będę trzymać jeszcze ten goldowy strzał, bo... Chciałem mieć pewność, że go dobiję, tak żeby nie zginąć. Progetto na jeden strzał, tam Elcek został, Charioter schowany. Wychylam się pod to Progetto. Czy on się pojawi? Nie. Wybrał RHM-a. Jest Elcek. Aj, już myślałem, że to wejdzie. Niestety, ale nie. Może będzie jeszcze jedna próba, gdzieś stąd, na maksa do lewej. Uwaga, uwaga. Ajajaj, nie było jednak tej próby. W tej bitwie wpadła stalowa ściana. Początek był bardzo udany. Też ta wymiana z Alpine Tigerem mi się podobała, ale trochę brakowało mi czasu, żeby wrócić do miasta. Mogłem trochę też szybciej podjechać, to Progetto dużo czasu kupiło. Jeszcze więcej w tej bitwie mógłbym wycisnąć, no bo miałem dużo tego HP zachowanego. I tak wynik moim zdaniem świetny. Lecimy teraz ostatnią gierkę. Linia Siegfrieda, świetna mapa. W tym trybie też powinno to super się prezentować, bo to jest tryb szturm. Jedę do prawej, potem ewentualnie mogę dojechać do miasta i też oczywiście super się odnaleźć. Zobaczymy, czy ktoś tu będzie przejeżdżający. Jakieś darmowe uszkodzenia. Jest Kobra. I cyk, pierwszy strzał wchodzi. Kobra jest poddenerwowana. Strzela za 0 z hita, no i Kobry nie ma. Popełniła błąd. Nie wiadomo, czy jakiś niszczyciel sobie gra tutaj, ale ja wychodzę z takiego założenia, że lepiej sprawdzić i korzystać. Okej, jest TS-60, którego fajnie by było jak najszybciej rozwalić, bo to jest jedyny problem dla wszystkich czołgów, które tu grają. I zobaczcie, że dostał od BZ-y potężnie. Mamy V-kę bokiem. I ogólnie wszystkie czołgi, które tu podjeżdżają, możemy sobie dobrze obijać, tylko ten TS-60 przy odpowiednim ustawieniu może strzelać do nas bez spota i będzie mocno irytować. Dostał T8 czy 2 w ogóle od 50 TP, potężny strzał. Tu jest ten RHM. Korci spróbować cały czas, bo nie wiem, co robi TS-60, czy on w ogóle, że tak powiem, ogarnia. Okej, mam strzał w RHM, od razu odwracam się przodem wieży do tego TS-a i T8 czy 2 podjeżdża, ale on... Chyba już odpuścił. Dobra, nadal tu będę próbować. Co jest ryzykiem, jakby nie patrzeć. Ten Patriot chciałem sprowokować, żeby strzelił w kadłub albo w dol, w górną, znaczy w wieżę moją. O, Patriot się odwrócił bokiem, on strzelił gdzieś, a ja niestety nie przybiłem. TS-60 może strzelać w BZ albo w jakieś inne czołgi. Muszę uważać po mojej lewej, czy jakiś czołg ciężki się nie wychyla. On się odbił. No i niestety TS zaczyna pracować. Jest RHM, na którego odwróciłem wieżę. Ten TS strzela bez spota i on blokuje jakiekolwiek tu już zagrania. Ten H tu dojechało. Moim zdaniem nie ma co, mimo że BZ-a przebiła ładnie. To ładuje złoto teraz na V-kę. Szukam dolnej płyty. No i V-ki ja mogę nie ruszyć z takiej odległości tym działem. Myślę nad zmianą flanki i pojechaniem do miasta. Ale teraz też nie wiem, czy te czołgi ciężkie nie będą sobie na więcej pozwalać i może dobrym zagraniem będzie pojechanie przy czerwonej linii. Założenie takiego ognia krzyżowego. Mamy Skorpion jeszcze w pozycji, mamy CS-a. Gdybym uciekał, to mógłbym też zginąć, bo demonem prędkości ja nie jestem. Dlatego zdecydowałem się, żeby tu zostać. Jest Patriot, no... Tu udało się go przebić ze złota. Ta różnica wieży, tak? Bok wieży Patriota jest dosyć łatwy do przebicia ze złota. Natomiast teraz się nie wbiłem i nie widziałem ten H i on mnie przebił. Dosłownie ten pocisk, który szedł za bardzo do lewej i wtedy bym przebił wieżę Patriota. Tutaj już odbiłem się, on też się odbił, ale mamy spota na TS-a. Niestety, ale to są piksele dosyć i to nie wchodzi. CS jest bardzo obity, ale nadal tragicznie nie jest, bo prawie 1000 HP mam. Nie udało się...
Jak ten test w ogóle wpakował po górnej płycie? No to teraz tak kolorowo to wszystko nie wygląda. Ta V-ka jeszcze próbujemy strzelić. Dobra, spróbujemy tego TNH. No niestety nie. Tu jest znowu ta V-ka. Jest też ten Patriot. Nie no, nie mogę strzelić V-ka. Patriot dostaje po spocie, ale V-ka strzeliła. Chciałem strzelić w TNH, ale też nie ma opcji. Jestem dosyć przyblokowany. V-ka KD. Musi ktoś dobić mi tą V-kę, albo ja. Patriota już nie ma. NH znowu dostaje. I udaje się skończyć. Tylko nadal ta V-ka. Ona chyba do kogoś innego strzela. No właśnie, jest blok wieży. Nie dla mnie, co prawda, ale już V-eczki nie ma. No to zmieniamy trochę pozycję do lewej. Jestem wykryty. Obstawiam, że przez tego TS-a. A nie strzela, bo się cyka, że ja go wykryję. KW4 tam jest. No KW4 to musi być złoto. A to jest w ogóle stokowe KW4, co ciekawe. Dobra, tak mogę się wychylać na to KW4. Bo tu jestem dosyć dobrze schowany. O, AMX50-100. Aj, już myślałem, że będzie to mój frag. T8-3-2 próbuję. Nie mamy Skorpiona już za sobą. Ja będę wykryty. Ciekawe, co będzie robić T8-3-2. Bo nie mam takiego już wsparcia z drugiej linii. Więc muszę się trochę skupiać bardziej na T8-3-2 i na tym pojedynku. Okej, jest T8-3-2. Co na przykład z szarfuturę? Teraz nie będę mieć informacji o szarfuturze. Okej, jest szarfutur. Dostał plombę 360. Chyba będzie okazja na kolejny strzał. Cały czas analizuję. T8-3-2 ma spota. Jest w dole, więc super. Cały czas tego szarfutura mogę sobie doić. Myślę, że ta 3-2 by tu zadała więcej uszkodzy niż ja, no bo brakowało mi tych kilku sekund na przeładowaniu. Nie ma szarfutura. T8-3-2 jest tu schowana. Nie wiem, gdzie KPZ jest. On strzelił. Jest TS tu. Dobra, wychylam na TS, to będzie łatwiejszy strzał niż zjeżdżanie na dół na te 3-2. TS chyba tu nic dziwnego nie będzie robić. KPZ się odbija. Złapałem to 8-3-2, ale KPZ możemy dobić. Niestety nie spodziewałem się w tym wszystkim, że zbiorę od Skorpiona, który ostatnio miał spota na K5. Mogłem się tego spodziewać, że ten Skorpion pewnie wrócił na E1, ale nie wiedziałem, kiedy on ostatnio został wykryty i nie brałem pod uwagę tego. Bo wiedziałem, że mogę raz zebrać od KPZ-a w razie czego, ale to mi mocno pokrzyżowało plany. No i tak chyba całkiem okej bitwa. 3500 czystych uszkodzeń, 1600 po asyście. Zagraliśmy 5 bitew, w tym T8-3-2 i były one naprawdę spoko. Średnie uszkodzenia 3365 i to jest show, którym lubię grać. Jest dobry i godny polecenia. Cenowo też nie wypada źle. Decyzja o tym, czy go chcecie, czy nie, to też zależy tylko i wyłącznie od was. Ale miejcie na uwadze to, że zbliża się event z Waffentragerem, zbliżają się paczki świąteczne, paczki Waffentragerowe i pewnie różne inne wydatki, a to jest tylko show, który może wam się też znudzić po rozegraniu na przykład 500 gier albo i mniej. Natomiast sprawia dobre wrażenie i mi się nim gra przyjemnie. Dziękuję za odcinek, proszę abyście zostawiali komentarze, jakim kolejnym czołgiem zagrać i trzymajcie się, to elo!